Ona ja jedzie. Będziemy nagrywać, że coś jedzie? A co teraz widzisz? Chaos, prawda? No, to będzie szkolenie dla pięciolatków z tego, czym jest, jak jest ułożony świat. Dobrze? Pasuje ci? No. To jest to, co widzimy teraz. To jest chaos tego świata. I ten świat jest zarzucony zabawkami, prawda? Bardziej lub mniej działającymi. W nieładzie niepoukładane są też narzędzia, są jakieś kable, czyli mamy zasilanie, czyli mamy profesje, tak? I mamy dużo bezprzewodowych tutaj urządzeń, pojazdy i tak dalej. I balony mamy nawet. To jest właśnie symbolika chaosu. No i to są zabawki pięciolatka. Bo jesteśmy, większość jest dziećmi. To ja spróbuję teraz to usystematyzować. Co ty na to, Misiu? Tak. Misiu mówi, że tak. To popatrzmy, bo może my jesteśmy balonik. Ludzkość cała, jak drzewo. Te trójkąty i kwadraciki to takie w sumie nieważne. Wiecie, jak rośnie drzewo, nie? Wiesz, jak rośnie drzewo? Nie. Nie wiesz? Robi, takie robi. Rośnie. No, dopiero teraz tego pięciolatka widać. Tak robi po drzewo. Drzewo robi tak do góry, tak? Czyli, czyli najpierw jest nasionkiem i wypuszcza korzonek i wypuszcza łodyżkę. I jak już troszeczkę się zrobi większe, tak jak dzidzia mała, najpierw jest dzidzia mała, jest najpierw embrionem, a najpierw jest jajeczkiem. I jak już może się rozrastać, to jest embrionem. Jak już jest tym embrionem, no to wyrastają mu tułów, nóżki, rączki, główka i tak dalej, prawda? I się robi z niego coś, co przypomina człowieka, dziecko. Tak samo tutaj mamy do czynienia z drzewkiem. I to drzewko właśnie tak tutaj symbolicznie, zresztą każda istota tak funkcjonuje, że ma coś takiego jak korzonki. Ma coś takiego jak ten centralna część i ma rączki. Przynajmniej takie bardziej złożone organizmy. No i człowiek tak samo, nawet ludzkość cała, prawda, funkcjonuje. Potem będziesz miał, jak dorośniesz, to może będziesz miał na zawsze. No musimy nagrywać, bo kazał mi tutaj nagrywać, bo te dzieci to mają różne. Jak dziecko ma 5 lat, to jest tak zwanym odkrywcą i musi tutaj sprawdzać różne rzeczy. Trochę to przeszkadza, trochę to powoduje ten chaos cały, bo to właśnie pięciolatki tam zrobiły ten chaos. I ojciec, który szanuje ich wolną wolę, też powoduje, że tak to wygląda. Dobra, wracamy do drzewka. Więc od razu przeskoczymy do korzeniów, bo tak naprawdę ludzie są w tej chwili systemem korzeniowym tego wielkiego drzewa. Wielkie drzewo jest, można powiedzieć, ludzkością. I w tej ludzkości, a właściwie nie w ludzkości, a w przejawieniu. Tak to nazywam, przejawienie, bo to jest... jakby całość tego, co się przejawia nam tu. Śmiechniesz się, pięciolatku? No, pięciolatki to potrafią się uśmiechać. Dobra, wracamy do drzewa, do systemu korzeniowego. Widzieliście pewnie tą piramidę masońską i takie tam różne rzeczy, a ja tu nie mam narysowanej piramidy, ale to nic. To jest właśnie ta piramida. Tu jest piramida. No. Tu jest ta piramida, którą pokazują nam na tym dolarze i sugerują, że... No coś sugerują, nie wiadomo co sugerują, bo to
Tajne przez w ogóle. W każdym razie to jest, rzeczywiście tak jest, że możemy wybrać sobie metaforę, przykład, prawda? No. Tak? Tak. Który będzie nam opisywał rzeczywistość i jeśli ten przykład będzie nośny, dobry, to będzie właściwie ją opisywał i będziemy mogli z niego skorzystać, będziemy mogli po prostu, znając go, porównywać go do naszych sytuacji i do innych ludzi. I wtedy będziemy rozumieli, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. A jak będziemy rozumieli, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje, to będziemy mogli być spokojniejsi, bo będziemy wiedzieli, że nie dzieje się nic, co jest straszne. To jest tak, jakbyś, pamiętasz, jak jest ciemność, to ty nie chcesz wchodzić, nie? Do ciemności? Wchodzisz, czy nie? Nie bardzo, nie? To jest dokładnie tak właśnie, że jak mamy, bo jest ciemność, to znaczy, że nie wiemy, co tam jest. A jak mamy jasność, to znaczy, że jest jasno i wiemy, co tam jest i wiemy, na co trzeba uważać i nic nas nie zaskakuje. Dobra. Wracamy do drzewa i to drzewo w systemie korzeniowym, na razie do nas system korzeniowy, idziemy jako przykład, jako metafora życia. Ludzi teraz, większości ludzi, którzy teraz tutaj są nam dostępni, tobie, oglądający ty też. Dobra, więc na początek najwięcej ludzi, to jest ta piramida na dole, którzy są zaangażowani w bytność tutaj, to są tak zwani odkrywcy. Co robi odkrywca? Słuchaj, jakiś karp. Tak, odkrywca szuka kart, no, czyli znaczeń i odkrywca szuka różnych rzeczy na polecenie wojownika. Wojownicy to będą takie grubsze korzenie, a odkrywcy to będą te małe, takie malutkie, włosowate korzonki, których jest wielu i one wszystkie przynależą do jakiegoś wojownika, do jakiejś idei. Ten wojownik to jest symbol idei. No i albo człowiek, który no, generuje tą ideę, pilnuje jej i tak dalej. A te małe korzonki się zajmują przedzieraniem się przez grudki ziemi i szukają specjalnych różnych substancji, które potem wchłoną wojownicy, a potem ci wojownicy są wchłonięci przez artystów. To jest trzeci poziom doświadczania ludzi. To są ludzie, którzy generują różne idee i tymi ideami zarażają w taki czy inny sposób artystów. Wojowników, przepraszam. No i tamci zarażają i pilnują odkrywców. I z dołu od odkrywców materiały, które są potrzebne do tego, żeby drzewo żyło, to płyną do góry. Tu ważne jest, żeby odkrywca wiedział, co ma zbierać. Co ma zbierać, to znaczy, że on musi mieć system wartościowania, aktywny i musi wiedzieć, że to są dobre rzeczy, a tamte są niedobre rzeczy. Kto mu to mówi? No jemu to mówi wojownik oczywiście. I wojownik ich organizuje i każe, nie każe im zbierać. Każe w sumie, ale to jest, to nie kara, tylko to jest, oni pracują, oni się tym oni, to jest ich pasja. Pasją jest odkrywanie. Wojowników pasja jest odkrywanie świata. Takiego, jakim on jest. No więc one, ci odkrywcy tam sobie w tym, pomiędzy tymi grudkami szukają tych różnych wspaniałych rzeczy. No i są nagradzani przez wojownika tym, że dostają jakiś procent z tego, co tam znajdą, to sobie już mogą sobie mieć, a część do nich wpływa w postaci soków, które płyną przez to drzewo. No i mamy artystów, wojownicy to taka część pośrednia, wojownik jak wojownik, oczywiście on będzie dyscyplinował te korzonki, będzie brał na siebie taką siłę, bo to drzewo, po co jest system korzeniowy, trzeba wiedzieć, tak? System korzeniowy jest po to, żeby zbierał substancje z ziemi i żeby chronił drzewo przed przewróceniem się. To jest bardzo ważny element, to jest fundament istnienia drzewa. Potem mamy dalej artystów, którzy już
zbierają te wszystkie substancje odżywcze i wprowadzają w pień. I tutaj artyści już wychodzą ponad ziemię. Czyli artyści zaczynają coś widzieć. Bo do tej pory ta nasza grupa tutaj istot, ona żyje w pewnej ciemności, tak jak tu analogicznie z tym drzewem, drzewo, korzenie żyją pod ziemią i nie widzą słońca. Tak samo ludzie, którzy tutaj wokół nas żyją, to są odkrywcy, wojownicy, artyści i oni żyją pod ziemią. I słońca nie widzą i spekulują, co to jest to słońce. Dlatego mają koncepty Boga, dlatego tu im się wprowadza religię, religię, których oni nie mogą potwierdzić w żaden sposób, dlatego jest system wiary. System wiary, który jest organizowany przez, no, przez artystów, a być może organizatorów wyżej, ale to raczej artystów. Przez artystów, czyli tutaj te korzenie właśnie, które już wychodzą troszeczkę z ziemi i wchodzą do pnia. No i tutaj większość towarzyszy, którzy są wokół ciebie, to są właśnie albo odkrywcy, albo wojownicy, albo artyści. No i są, nie widzą, dlatego potrzebują religii, nie rozumieją, jak rzeczywistość działa, bo widzą tylko ten system, nie widzą, tylko odczuwają ten system korzeniowy. Właściwie to są emocje. Oni żyją na poziomie emocji, bo emocje to jest energia i oni po prostu muszą trzymać to. Pobierają, przekazują i odpierają energię, czyli albo walczą, albo łączą się po to, żeby unieść to drzewo. No i na ślepo funkcjonują. Artyści im podrzucają systemy religijne albo systemy przekonań różne i oni według tych systemów żyją. Również nauka jest taką religią, która, no bo nikt już nie jest w stanie sprawdzić, zbadać wszelkich, no nie wszelkich może, ale wielu aspektów naukowych, bo nie mamy do tego narzędzi. A nauka jest bardzo specjalizuje się w różnych dziedzinach i jeden naukowiec nie wie nic o drugim naukowcu. Tak jest, tu wrócimy jeszcze do tej piramidy. Jakby wziąć tą piramidę masońską, którą nam na dolarze pokazują, tak? No to by była ta piramida tutaj i tutaj mamy coś takiego jak przerwę i potem mamy jeszcze górę. No i sugerują w ten sposób, że ludzie są pod tą powierzchnią i to mogłoby mieć miejsce rzeczywiście, bo to jest ta piramida właśnie dolna. I tutaj następuje pewne zdeindywidualizowanie, bo jak tutaj, zobaczcie, każdy mały włosek tutaj, mały odkrywca jest mocno zindywidualizowany. On wie, że on jest tym, że on szuka tego, że on robi tak, że coś tam. I to jest jego ego. Tu mamy już kierownika, który łączy już ego tych swoich pracowników, żeby osiągnąć coś. Więc on łączy ideowo tych ludzi i już się nazywa to. Mamy to na co dzień, bo to są firmy, czy są ludzie, którzy jakąś ideę tam propagują i oni łączą tych ludzi w jednej wspólnej idei, pozbawiając ich w pewnym sensie indywidualności, bo na przykład proponują, żeby się zachowywali tak, a nie inaczej, albo nosili takie inne stroje, prawda? No i wtedy oni tracą tą indywidualność na rzecz propozycji kierownika. Na przykład wszyscy idą do McDonalda, bo kierownik tak zarządził w reklamie. I oni idą i oni są McDonaldsami trochę. Takimi małymi, tak? Dobrze mówię? Dobrze. No, dobrze. Potem mamy artystów, którzy się z kolei, oni są jeszcze większą, jeszcze bardziej i zabierają indywidualność tym z dołu, bo ich jednoczą we wspólnej idei, w takiej głębokiej, no, bardziej czy mniej głębokiej wspólnej idei, narzucając im na przykład państwowość jakąś, nie? Że są Polakami, albo że w tej chwili trwa... W tej chwili właśnie trwa wojna o to, żeby jedno indywiduum
zebrało do kupy wszystkich artystów, żeby narzucić im pewien jakiś bardzo uniwersalny pogląd, żeby wszyscy się zjednoczyli w jedną, żeby zatracili w pewnym sensie tam swoją indywidualność. Oczywiście nie do końca, bo oni indywidualnie tutaj działają na tych swoich etapach, ale tutaj, żeby ta pojawiła się w ich mniemaniu pewna, w ich świadomości mogłaby się pojawić taka jedna idea, którą narzuca taka jedna istota. Do tej pory było parę takich Co to może być taka jedna wspólna idea? Taka chorobniak jakieś liście robi. To jest granica, tutaj docieramy do profanum. No jest ta, to jest dla was, jesteście profanami, co słuchają. Docieramy tutaj do sakrum. A sakrum to jest to, że jest wspólna idea, czyli że człowiek jest istotą duchową. Co to jest istota duchowa? Istota duchowa to jest coś, co ma duszę. A duszą tutaj w naszym przykładzie jest pięć drzewa. On już nie ma tu rozgałęzień indywidualnych. On się deindywidualizuje, jest pniem, jest potężny, jest tam przez niego wszystko przepływa do góry, na dół, te soki. Natomiast jest deindywidualizowany. No i ludzkość w tej chwili jest na takim etapie, że dociera do tego miejsca. Wynikiem tego też była nośna idea tak zwanego chrześcijaństwa, gdzie robi coś tam. Jezus był, robił coś i potem ludzie uznali, że on tak dobrze robił, że teraz dążą do tego, do czego on tam dążył. A on dążył właśnie do tego, żeby poznać tą duszę. Poznał tą duszę. No nieźle. Poznał tą duszę, po czym zmartwychwstał, czyli stał się kolejnymi tutaj elementami tego drzewa. To już jest drzewo życia, tam to było poznania. Dobra. I żeby on stał się taką gałęzią, z której wyrastają liście i potem to drzewo jeszcze robi owoce, żeby się rozmnażało dalej. Tutaj właśnie wasz uroczy lokalny guru wymyślił taki obrazek, który to symbolizuje wszystko, prawda? No. I zachęca dzieci nasze cudowne, zachęcam cię, misiu, tak? Pięciolatki, dziesięciolatki do tego, żeby starali się zrozumieć, w jakim są położeniu i żeby wiedzieli, dokąd mają dążyć. A są mianowicie w położeniu takim, że właśnie są na poziomie pierwszym, drugim lub trzecim, na poziomie życia materialnego, w którym tu jesteśmy i mamy ochotę doświadczyć serca, czyli tego środkowego naszego punktu czującego, dzięki któremu możemy przeżywać coś takiego, co przeżywa ta istota, która w tych wszystkich obrazach religijnych występuje jako Bóg. I możemy przeżywać połączenie z boskością. Już się zanudziłeś, czy jeszcze nie? Nie. A rozumiesz coś? No jasne, tak jak każdy pięciolatek, nie? No i tu już nie będę opowiadał, co tu dalej jest, ale obrazek naszej tej propozycji Artopii jest taki, że to mamy taką falę i to są ci wszyscy, my jesteśmy tutaj sobie i tak sobie podróżujemy tutaj. Tu są moment reinkarnacji. Reinkarnacja. Tutaj mamy, zawsze jesteśmy w tak zwanym plusie, minusie. Plusie, minusie. Powinienem niżej chyba napisać plus, minus. I ten plus, minus daje nam coś takiego, że nawet dwa krzyżyki. A to krzyżyk, bo to wszystko tu na dole to jest ziemia albo piekło, jak tam chcecie nazywać. A tutaj mamy oś symetrii, więc tutaj tak wejście w tak zwane dobro generuje tak zwane zło i odwrotnie. Nie mamy tutaj za bardzo dużego pola do manewrów. I to jest właśnie to, co nam pokazuje to coś, to jest to koło narodzin, życia i śmierci też, to koło.
I to nam pokazuje, że nic, co byśmy chcieli zrobić, to tak nie zrobimy za bardzo, bo jesteśmy uwarunkowani tym, jak wahadło, tak? Jak dobrem i złem. Dlatego musimy się tego pozbyć, musimy umrzeć na tak zwanym krzyżu i wtedy stajemy się świadomi. Świadomi tego serca naszego i mamy drogę, bo to jest portal, tak to też nazywamy, portal do tak zwanego świata duchowego, który, co ciekawe, tu jeszcze mamy taki ładny obrazek, wam się spodoba, bo to jest taki. Spodoba ci się? Piesek. Tak, tu jest piesek, a co tu jest? Gościu. Gościu, a tu co to jest? To jest ten nasz znak Artopi właśnie. Tak, bo to symbolizuje to koło życia, narodzin i śmierci. Tutaj mamy połączenie z czakrą serca, czyli z tą środkową, z sercem naszym. Przez miłość łączymy się z pieskiem i z człowieczkiem, ale też z ziemią. No i tutaj wyżej jeszcze mamy możliwość kreacji światów. Tak jak to Jezus nam mówił w Ewangelii, możecie światy kreować. No i rzeczywiście to jest trochę prawdy w tym jest. No, ale wracając do tego obrazka, tutaj wszystkie istoty na świecie, a to są i drzewa właśnie, i góry, i słońce jest też taką istotą, i piesek, i ten, i a żabka też, Misiu? To jest taka. Ale tu nie ma, ale żabka też. I żabka też. Wszystko to jest przez to serce połączone i jak uzyskuje się taki tutaj ten dostęp, to zaczynamy odczuwać, że jesteśmy częścią tego całego przejawienia, którym przyszło nam żyć. Dobra, to zabieramy. Wracamy do Artopii, tak? I teraz się rozreklamujemy, że tu mamy tą Artopię. Wymyśliliśmy sobie, że człowieczka można im pokazać, jak się funkcjonuje. Jak on funkcjonuje, żeby on mógł sobie sam potem funkcjonować, tak? Jak już będzie starszy trochę, będzie starszy, to teraz narysuje, a potem będzie funkcjonował tak, jak trzeba, nie? No, tak króciutko tutaj też powiemy, że to, co ludzie nazywają niebo, to właśnie jest w zasadzie wszystko to, co jest jakby powyżej tego naszego koła życia i narodzin i śmierci. No, a wszystko, co poniżej, jest taką ziemią, czy materią, ale też można to wymiennie z piekłem to nazwać, piekło. I cała zabawa polega na tym, no żeby na tyle osłabić oddziaływanie tego naszego warunkowego, bo my dążymy tak naprawdę do wspaniałości, do przyjemności, bo ta istota, która zaprosiła nas tutaj do przeżywania, ten Bóg, który zaprosił nas tutaj do przeżywania życia, dał nam właśnie jednocześnie swoją część. My jesteśmy generalnie z Niego zbudowani, ale mamy jeszcze taką swoją część, przez którą właśnie przez tą duszę możemy się z Nim w pewnym sensie skomunikować, a potem jeszcze w tych wyższych, na wyższych poziomach doświadczania będziemy mogli się z Nim zjednoczyć, stać się Nim. O. Kiedyś będziemy tak mogli, każdy, nie to, że każdy, będziemy mogli, tylko każdy musi to przejść. Nie ma tutaj wyjścia. Każdy musi to przejść, chyba że mu się znudzi, ale to i tak wtedy, żeby mu się mogło znudzić, to musi się stać tym dorosłym, bo dopóki będzie małym dzieckiem, to będzie miał jakiegoś rodzica. Masz rodzica? Kto jest twoim tatą? Mama. Mama jest twoim tatą. No i właśnie, i tym akcentem zakończymy tą rozmowę. Jakby ktoś chciał bardziej wnikliwie do tego podejść i nawet praktycznie, to zapraszamy do Artopii. Art to jest ten początkowy, to jest dla profanum, dla was, dla was. To jest koło, to jest nasza matka, bogini, żeńskość, ale też nic, pustka, nieskończone nic,
To co ty taki krzyżyk tu przyniosłeś? No wiesz, to straszne. Skąd ty wziąłeś to? Skąd ty wziąłeś taki krzyżyk? No proszę. Ciekawe to dziecko. No i mamy pia jeszcze. To jest dla bardzo, bardzo zainteresowanych. To będzie setka. Setka. A właściwie, a co to jest? Do czego podobne jest to słowo? To znaczy na same setki. Setka to same duże, ale nie tak duże, bo może nawet to setka. No i tam w tej setce to się dowiemy tam o nieskończoności i tak dalej. Tam dużo różnych rzeczy można się dowiedzieć, ale to nieważne, co się można dowiedzieć, bo tam już w zasadzie każdy sam się dowiaduje. Ważne tam jest, żeby doświadczyć. No to by było na tyle. Artopia pozdrawia wszelkie dzieci, mniejsze i większe, tak? Pozdrawiamy? No, to robimy papa, 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 cześć. No.